9 kilometrów, tyle mieli do pokonania uczestnicy ostatniej wycieczki rowerowej po gminie Dębica. Tym razem trasa rajdu wiodła przez malownicze tereny Magii. Cykliści wyruszyli z Braciejowej przez Gumniska, by dotrzeć do Latoszyna Zdroju. Bardzo dobre wrażenia. Trochę górki, trochę ten, a najgorzej to tu po kamieniach się jechało do Latoszyna z górki. A tak wrażenia są piękne, widoki piękne. Polecam wszystkim takie wycieczki rowerowe. To jest relaks, odskocznia od codzienności, a jeszcze w takim wieku jak my. No, polecam każdemu taką wycieczkę. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Ruch na świeżym powietrzu, wspaniała pogoda, wymarzona. No po prostu nic dodać, nic ująć. Nie chodziło tu o żadne miejsca. Była szlachetna rywalizacja, fair play. Po prostu nie było jakiegoś ścigania się, kto pierwszy, więc tym bardziej duch fair play istniał. Rajd rowerowy, myślę, że go trzeba powtórzyć z Braciejowej po tych górkach, leśnych ścieżkach. Podjazd był taki dość ostry. Natomiast później w zjeździe człowiek wypoczął. Tylko ręce bolą od hamulca. Nie, także pozytywne. No, na tak piękną niedzielę jak dzisiaj to idealnie. Tylko się ruszać. No i obojętnie, czy to wyjeżdżać akurat na taką górę, czy trochę mniejszą. Ale ruch na świeżym powietrzu, zwłaszcza w wieku takim już emerytalnym, jak my jesteśmy, to jest wskazane. Do południa byliśmy na mszy w Gumniskach i potem podjechaliśmy pod Głobikową, tam pod pomnik, też rowerami, także dwie góry w tym dzisiaj zdobyliśmy. Wrażenia, no, taka uroczystość podniosła, wprawiająca w zadumę. I nawiązująca do tamte czasy i obecne, nie? Widzimy dużo uśmiechniętych twarzy, zadowolonych poprzez ten niesamowity rajd rowerowy, pełen energii. To był ostatni rajd rowerowy w naszej gminie Dębica. Myślę, że to był fantastyczny pomysł, ponieważ pozwolił mieszkańcom gminy Dębica właśnie poznać te malownicze krainy naszej pięknej miejscowości, naszej pięknej małej ojczyzny i mam nadzieję, że za rok odbędzie się znowu coś takiego. To już ostatni rajd z cyklu tych rajdów gminnych. Dzisiaj jechaliśmy z Braciejowej do Latoszyna Zdroju. Tutaj zakończyliśmy nasz rajd. Był to cykl czterech kolejnych rajdów. Akurat mi czas pozwolił na udział w dwóch z nich. Bardzo fajna sprawa, dużo osób zainteresowanych. Dzisiejsza droga dość wymagająca, był duży podjazd i później trzeba było zjechać dość mocno po szutrze. Na wąskich oponach no, trzeba było uważać, jeżeli ktoś miał grube, no to sobie rowery lepiej radziły. Ogólnie myślę, że wszyscy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Jak widać, wzięło udział około 50 osób w dzisiejszym rajdzie. No cóż, no, mam nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy cykl tych rajdów, a może ich będzie nawet jeszcze więcej. Na mecie na wszystkich kolarzy czekał poczęstunek oraz zdrowa woda latoszynianka. Na wycieczkę rowerową po malowniczej gminie Dębica zaprosili pełnomocnik wójta do spraw młodzieży Aleksandra Sternik, OSP Braciejowa, OSP Podgrodzie oraz Latoszyn Zdrój.